Ponad 3000 cennych artefaktów, w tym około 1000 zasługujących na zabiegi konserwatorskie, to efekt dotychczasowych prac archeologicznych w podsuwalskim Krukówku. Wciąż znajdowane są tam kolejne przedmioty. To siódmy sezon badań na cmentarzysku, wczesnośredniowiecznym cmentarzysku jaćwieskim w Krukówku. Podczas dotychczasowych 6 sezonów badania objęły bardzo niewielką przestrzeń, bo to są 3 ary. To można sobie wyobrazić, ta sala ma pół ara. 3 ary, czyli 300 metrów. Czyli 6 takich sal mniej więcej powierzchni zostało przekopanych. I z tej przestrzeni zostało wydobytych ponad 3300 zabytków, z czego ponad 900, blisko 1000, czyli niemal 1/3, to są tak zwane zabytki wydzielone, no bo wiadomo, że w tej masie są grudki, bardzo małe fragmenty, które nawet trudno zidentyfikować, z czego one pochodzą. I są to takie zabytki, jakie tu widzicie, które wszystkie można określić, nazwać i powiedzieć, jaką funkcję w większości pełniły w czasie swego pierwszego życia, czyli wtedy, kiedy funkcjonowały w codziennym obiegu. Także to, jak na taką niewielką przestrzeń, świadczy o tym, że jest to niezwykle bogate cmentarzysko. No, my twierdzimy i jest w tym prawda, że jest to najbogatsze i najciekawsze cmentarzysko jaćwieskie wczesnośredniowieczne. Po pierwsze, pierwsze tego typu, które pozwoliło na pełną albo prawie pełną obserwację obrządku pogrzebowego, a po drugie, jeśli chodzi o tą ilość i jakość zabytków, to rzeczywiście jest ona niezwykła. Dzisiaj zaprezentowano kolejną serię najcenniejszych przedmiotów znalezionych w tegorocznym sezonie. To seria 110 zabytków wydobytych tylko i wyłącznie w tym roku, w ciągu krótkiej ekspedycji badawczej tegorocznej, z wykopu o powierzchni 25 metrów kwadratowych, czyli można to porównać do średniej wielkości pokoju gdzieś tam w mieszkaniu. Z takiej tylko powierzchni mamy te eksponaty, bo to tak jak powiedział mój kolega i dyrektor, są to właśnie te zabytki wydzielone, czyli po prostu wysokiej wartości, wysokiej jakości eksponaty muzealne, które po opracowaniu i po konserwacji niewątpliwie będą stanowiły ozdobę naszych zbiorów. Trzeba pamiętać o jednym, że kolekcja zabytków jaćwieskich jest największa w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Nikt nie dysponuje tak bogatymi zbiorami jak my, dzięki temu cmentarzysku właśnie w Krukówku. W najnowszej kolekcji znajdują się przede wszystkim przedmioty metalowe wykonane z żelaza lub stopów miedzi. Obok noży, szydeł mamy tu ostrogę, ale też szereg wysokiej klasy dzieł artystycznych. Wiele z nich służyło tylko i wyłącznie do ozdoby. Trzeba pamiętać o jednym, że na podstawie naszych badań właśnie tych kilkuletnich w Krukówku, które otworzyły całkowicie nową jakość, jeżeli chodzi o wiedzę, o możliwość poznania wczesnośredniowiecznej jaćwieży, widzimy, że te zabytki były niezwykle wysokiej klasy, sporządzone z wielkim artyzmem. Odkrycie pozwoliło zmienić stereotyp mówiący, że jaćwingowie byli ludem wojowniczym i dzikim. Zgromadzone artefakty dowodzą, że wczesnośredniowieczni mieszkańcy Suwalszczyzny byli wrażliwi na piękno i potrafili je docenić, skoro na przedmiotach użytkowych znajdujemy dzisiaj niezwykłe ornamenty i detale. Zaprezentowane dziś artefakty to między innymi sprzączki, zapinki. Są tu też bransolety ze smoczymi główkami. W tym roku udało się zdobyć i wydobyć pierwszą taką bransoletę w całości, ponieważ wszystkie dotychczasowe były we fragmentach. Zresztą tutaj też leży kolejna przełamana. Teraz jest rzecz otwarta, dopiero będzie to poddane dalszym badaniom. Czy te przedmioty zostały intencjonalnie zniszczone, ponieważ duża ich część jest popękana,
czy też jest to efekt procesu naturalnego. Niektóre z przedmiotów powiększają zbiór znany z ekspozycji Jaćwieskie Eldorado. Należą do nich między innymi maleńkie dzwoneczki. Ale wśród tegorocznych znalezisk pojawiła się również grzechotka. Takim kolejnym niezwykłym zupełnie odkryciem jest gliniana grzechotka. Jest to jedyny taki egzemplarz w całej Polsce północno-wschodniej. Nigdzie indziej nie znaleziono do tej pory właśnie takiej grzechotki pochodzącej z wczesnego średniowiecza, więc to też, mimo że przedmiot wygląda bardzo niepozornie, ma ogromną wartość naukową i też zresztą dźwięk tej grzechotki został już nagrany i jest analizowany przez muzykologów. Tam słychać faktycznie. Z około 1000 pieczołowicie wyselekcjonowanych najcenniejszych eksponatów udało się do tej pory zakonserwować około 60. To niewiele, ale o ile można próbować zdobyć na to pieniądze, to niemal niemożliwe jest znalezienie pracowni, która podejmie się w trybie pilnym prac zabezpieczających najcenniejsze znaleziska. Suwalskie Muzeum stara się w możliwie jak najlepszych warunkach przechowywać niezwykłe dzieła jaćwieskich rzemieślników, wierząc, że uda się je zachować dla badaczy i publiczności.